Hej! Cześć mankzie, z tej strony Kapio i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Eternal Silvers na moim kanale. Słuchajcie, ostatnio was się spytałem, co robimy z Dolanem? Większość komentarzy była taka, że wymieniamy dolana i bierzemy warana, więc no posłucham się was, to miała być Wasza decyzja. E, więc przejdźmy tutaj do tego transferu, zacznijmy od razu od tego, bez żadnego przedłużania, oni czekają tutaj za naszą odpowiedzią, tylko tak, czy 650 tysięcy, bo ile kosztuje Varan, Varan kosztuje 51, 000. no ja bym chciał troszeczkę, wiecie co, e, mimo wszystko, e, mimo wszystko chciałbym więcej za tego Dolana, mogę wymienić tutaj Varana, natomiast ja będę negocjował, ja będę negocjował, Eee, tylko teraz tak, bo nie wiem czy chcę zbytnio, żeby to był Waran, bo jego aktualna wartość mało chcą mi tak naprawdę dopłacić za niego eee, Tak naprawdę no nie mogę, nie mogę na to pójść, eee, nie wiem jaka dopłata by ich tutaj interesowała najbardziej Poczekajcie, tylko wyłączę sobie grę, bo zapomniałem z tego głośnika Eee, zrobić, no nie wiem, no tak chociaż Te 10 milionów dopłaty Żeby za te 60 go tam e, Sprzedać, ale ewentualnie Zróbmy to dalej eee, I teraz tak, zaproponuj innego Piłkarza, nie, 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 nie nie. Eee... Dobra, na razie złożę tę ofertę. Znaczy tak, nie będę chciał dawać mimo wszystko Dolana za te 650 tysięcy, bo on może się szybko rozwinąć. A jeżeli nie, no to Warana po prostu kupimy, zrobimy innego zawodnika na wymianę. Więc złóżmy tę ofertę, czy na to pójdą. Umowa stoi! Wow, wow! No to dodatkowe 10 milionów jeszcze do nas wpada, czyli mogłem więcej teoretycznie, czyli teoretycznie mogłem więcej, no ale dobrze słuchajcie. Negocjujemy, słuchajcie, czyli mogłem więcej, tak nie chciałem ryzykować, nie, nie wiem jak to się odbywa, e, ale zależało mi na tych 10 bańkach, żeby jeszcze troszeczkę, no to będzie wiadomo, kluczowy piłkarz, tak, naszej. naszej e, tylko teraz widzę, że on ma pensję o wiele większą niż ja mam suwak ustawiony. W związku z tym, że ma 32 lata, to na 3 lata możemy pisać, zignorujemy klauzulę. E, no to potem tylko tak, bonus za podpis. Płaca taka mi. Ostaje tylko tak, usunę premię, bo premię to on ma wygórowaną zbytnio. E, Pensję mogę mu delikatnie podwyższyć, nie wiem, do tych 150 i powinien być zadowolony. No, jednak premia za 25 występów jest spora: 160 tysięcy to i tak jest spora obniżka e, do, do tego, co miał w Realu Madryt Także proszę Państwa, bierzemy, bierzemy, słuchajcie, najzwyczajniej w świecie Rafaela Varana, który już tutaj wskakuje e, do pierwszej jedenastki. Oczywiście, gdzie jest Rafa Varan? Gdzie jest e, Varan? I co się stało? On przystał na to, nie? Nie no, przystał. Ja to zaakceptowałem, czy nie? Zaakceptowane. A. Dobra, bo jeszcze Dolan się dogaduje. A, no tak, bo przecież że to wszystko zależy od Dolana. Czy on będzie chciał iść? Dobra, ale mamy wstępne porozumienie z Varanem, że on chce. I teraz tak. Jednego ze środkowych obrońców na razie nie będę się pozbywał. E, z prostej rzeczy. Będę po prostu nimi rotował i sprawdzał, jakie ustawienie jest najlepsze. Ewentualnie w zimie jednego obrońcę najzwyczajniej w świecie poświęcimy. E, żeby tutaj, wiecie, można było kim, e, kim rotować. Dolan został sprzedany. Wypożyczenie Norris i Fernandez. Janik Karasko miałby do nas iść. O kurde. Na ile jest warty Janik Karasko? No nie, 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 znaczy ja potrzebuję lewego pomocnika teraz za Dolana. Ale dobra, odrzucamy tę ofertę. Natychmiastowo ją odrzucamy. Norris e, niech idzie na wypożyczenie, tylko bez opcji wykupu. Niech on nie idzie na wypożyczenie. No i teraz tak. E, najbliższy mecz może być kluczowy. Rozważę twoją prośbę. Call will zagrasz. Ja ci podbuduję twoje morale. E, wejdziesz tutaj za, za Abreu. No ale od razu do drużyny wchodzi Rafa Waran. Niestety większość zawodników jest tutaj na minusie, więc tutaj niech wejdzie Blake Steel. E, na razie tak to słuchajcie wygląda. Kozłowskiemu już zmieniłem pozycję, żeby tutaj. E, żeby kurczę on już sobie grał Żeby już miał tą zmienioną pozycję No i dobrze szybkie zmiany ustawimy Tutaj za nie czekajcie za Żurkowskiego Tutaj niech wejdzie Kozłowski Bo nie wiem czy to automatycznie chyba Fifie też się to podpisze E, więc zrobimy to tak. Niech tu będzie Kozłowski tutaj za Palumbo szybką zmianą, niech będzie mas. No i za Stila niech tutaj szybką zmianą będzie oczywiście Ernest Poku. To trzy takie zmiany. Aha, e, na razie niech wejdzie Meirelesz Z Meireleszem zagram to, to jedno spotkanie. Słuchajcie. No ale będziemy też szukać lewego pomocnika, lewego skrzydłowego. Parę już mam na oku, za, e, po meczu wam to pokażę, ale dobrze, przejdźmy! Przejdźmy, zobaczmy, jak zadebiutuje w naszej drużynie Rafael Warandy. Ja zawsze zapominam, jak on ma lepszą nogę. On ma prawą nogę. Lepszą. Lepszą, więc ustawmy ich tak dobrze, symulujemy to spotkanie. Wiem, że nie wszyscy są jakby na najwyższych moralach, ale wygrywamy 3 do 0 i Rafael Waram z debiutancką bramką. Boże święty, boże święty, pięknie. Pięknie! Rafa Varan w debiucie, słuchajcie, w naszej drużynie. W debiucie, w naszej drużynie zdobywa bramkę na 1 do 0, czyli już ten transfer się, się zwrócił. Tak naprawdę, już ten transfer się zwrócił. No, by sukces ci nie uderzył do głowy, dobrze. Także na razie, Co Will tu zostaje. No, ale kwestia taka, kogo bierzemy tak naprawdę na tą lewą pomoc? No, jest troszeczkę tutaj. Kandydatów Między innymi patrzyłem czy dam radę ściągnąć Sancho No niestety Sancho jest ciutkę za drogi Myślałem już też nad Jackiem Grylishem Żeby go wziąć, no jest doświadczony Pieniądze jeszcze mamy, Rashford też Patrzyłem tutaj jeszcze nad Nad Harvey Melliotem i patrzyłem również na Rashfordem. Rashford też będzie zdecydowanie za drogi, bo na ten moment mamy 90, mamy 90, nie przepraszam, 101 milionów i, i budżet na pensję sam nam się zrobił, ale zwiększę troszeczkę sobie ten budżet na pensję, żeby tutaj nie było. Żeby tutaj nie było żadnych e, jakichś niesnacek Więc mamy 94 miliony Więc wydaje mi się, że po tego Jacka Grealisha pójdziemy tak naprawdę Żeby troszeczkę, wiecie co, zachować to, że ściągamy Anglików Polaka niestety nie było żadnego na, na lewą pomoc Więc to mnie troszeczkę zmartwiło e, Więc co, no tak to na razie, słuchajcie, się prezentuje Nie wygląda to źle 3 do 0, wspaniałe zwycięstwo No i Rafa Varan, który już wszedł z drzwiami i oknami do naszego zespołu. Nie wiem jak ten Barbosa, ale nie. Tutaj widzę, że po statystykach to tak raczej to tak raczej średnio. Dobrze, słuchajcie, więc spróbujemy zakontraktować tego Grealisha. Grealish to jest wciąż zawodnik, który ma doświadczenie w Premier League. To jest wciąż zawodnik, który potrafi grać. Wiem, że troszeczkę po to moją drużyną, ale potrzebuje też doświadczenia. Moich zawodników, dobrze, spróbuję za niego dać najpierw 48,5 miliona z jakimś tam procentem, żeby troszeczkę, wiadomo, podbić tę stawkę 48,5, ale też nie wydawać za dużo, no i tam, nie wiem, 5% od sprzedaży przy następnej transakcji, chyba Guardiola 58,600, dobra, dobra, a jak bym Ci zaproponował 53,5 Oczywiście na to poszedł, poszedł, także słuchajcie, e, będziemy mieli zastępcę Tyresa Dolana e, najprawdopodobniej, negocjujemy, negocjujemy kontrakt, no ja mówię, potrzebuje po prostu doświadczonych piłkarzy na tej, e, na tej pozycji, już w ogóle doświadczonych piłkarzy też potrzebuje, Meirelesz będzie świetnie uzupełniał po prostu tę lewą flankę e, jako rezerwowy, klauzula odstępnego, spoko. Eee, nie wiem, ile mogę tu mu zaproponować. Zaproponuję mu, nie wiem, 90 tysięcy i milion euro bonusu za podpis? Za mała pensja. Milion sto. Dobra, jestem w stanie zaakceptować te pensje, co on tutaj ma. Natomiast bez, bez premii takich za, za występy 125 tysięcy, dobra, niech będzie. Niech będzie, no te tygodniówki trochę rosną, ale też biorę po prostu eee, dobrych, już lepszych zawodników. Więc no to się już tutaj eee, pisze samo przez siebie. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, także jest Jack, e, Jack Grealish. Także już tutaj wpuszczamy Jacka Grealisha i oczywiście Meirelesz wraca na ławkę rezerwowych, a samo wejdzie na ławkę rezerwowych Martel. Dobra, niech tu wejdzie Beiro. Nie, Diene nie może być bramkarzem. Tutaj musi być McCall, zdecydowanie musi być McCall i jeszcze muszę mieć tutaj środkowego obrońcy, tylko za kogo tutaj dać? Hmm. Dobra, na razie, niech zejdzie Stewart, i tak będziemy rotować. Martel, wolę, żeby był na tej, e, na tej rezerwie koły. Jak na razie, z Waranem dobrze się dogadali. E, tutaj mogę wypuścić, oczywiście. Dogadałem wypożyczenie, także spoko. Także Norris e, prawdopodobnie odejdzie na wypożyczenie do Darmstadt, żeby się rozwijał. Dobrze, no więc słuchajcie: e, chyba udało nam się. Chyba udało nam się faktycznie. E, zrobić dobry dobry deal, jeżeli chodzi o te transfery, Dobra. E, damy oczywiście odpocząć naszym standardowym zawodnikom. Niech tutaj wejdzie, właśnie. Niech tu wejdzie Ebrahima Bach. Niech tu wejdzie Ebrahima Bach. Tutaj niech wejdzie Ted Mas. E, Grealish też sobie zadebiutuje. Tutaj musi pokój się odbudować. Tutaj właśnie nie wejdzie Stewart. Tutaj Kwiatkowski. Tutaj niech wejdzie Martel. Zobaczymy, jak będzie działał. Tu wejdzie McCall. Tu bym dał Kozłowskiego Żeby zagrał obok Fernandes Dobra, chyba możemy tak to zostawić Na razie dajemy odpocząć Oshimenowi Oshimen też w ogóle tam w tamtym meczu zdobył bramkę Zieliński No niech wejdzie z ławki, słuchajcie No Zieliński jest może szansa, że wejdzie Że wejdzie z ławki Więc tutaj tylko dam Szybką zmianę, nie wiem czy to, czy to zadziała Ale niech tutaj wejdzie Zieliński Może, może zadziała, żeby nie było że, że nie zagra, wraca Ebrahima Bach Gramy z Barnsley na wyjeździe i to jest Carabao Cup, więc mo mogę troszeczkę rezerwowy skład e, wypuścić i 3 do 1. Consencio, Kozłowski i Martelli. Nie było też e, zmiany niestety e, z Zielińskiego, więc Zieliński będzie mi troszeczkę marudził. Ale to tam on idzie też na wypożyczenie, więc on musi się. A nie, cieszę się, że zagrał. Czyli to, czyli to oszukanie to było fantastyczne. No, na razie Kacper Kozłowski zgodził się na rotacyjnego. O, właśnie, już jest oferta wypożyczenia z Girony dla Kacpra e, Zielińskiego. Zleć. Bez opcji wykupu. Nie, czekajcie, zleć, bez opcji wykupu. Samo wypożyczenie nie idzie. Eee, nie idzie. Dobrze, następny mecz mamy. Oj, z Manchesterem United. Z Manchesterem United mamy następny mecz. Eee, Zieliński dogadają wypożyczenie, przełożone spotkanie, przełożone spotkanie, czyli mamy już, słuchajcie, grupę Ligi konferencji, także zobaczmy, z kim się będziemy mierzyć, eee, z kim się będziemy mierzyć w europejskich pucharach, moi drodzy. Bo tak jest, jest już ogłoszone. Dobra, zobaczmy najpierw naszą grupę, bo tu powinna się pojawić. E, jak to wygląda Eternal, Eternal Silvers. No jest piękna ta graficzka, no ale dalej, 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 szybciej. Szybciej pokazujcie, z kim się będziemy mierzyć. E, dobra, nie widzę na razie polskich drużyn. No Jezu i minęło. Dobra, Leroy Sane w ogóle królem, jak na razie królem strzelców Mamy Utrecht, Luzern i Ike Football. Okej, okay, dobra, To jest herta, witezę ciul. I Bazel, tutaj Vitoria, Bodo, Glimt, Wibork, okej, okay. Hajduk, Split, Bergamo, Bernian, no na razie Olympic Lyon tutaj z takich lepszych drużyn, Charlois i Derry City, Real Betis, Fenerbahce, no dobra, nie, nie ma jakichś takich tuzów, ale dobrze, zobaczmy, czy są jakieś polskie drużyny, jest Olympic Marsylia, tu jest Liverpool w Lidze Europy, a no tak, bo oni skończyli na piątym. To się wszystko zgadza. E, Apoel tutaj z ciekawych Spurs. E, Villarreal, Real RB Lipsk, PSV Andhoven, Napoli. Okej, okay. ciekawa grupa. No, czyżby by nie było żadnej polskiej drużyny. No, jeszcze jest oczywiście Liga Mistrzów. Barcelona, Piemonte, Benfica, Dynamo, Kijów. O kurde, tutaj też ciekawa grupa. Atletico, FC Porto, Moskwa. PSG, Arsenal, Roma, Lokomotiv. Przemilczmy. Manchester City, Milan, Spartak, Szachtar. E, Chelsea, Borussia Lil. Lille. Nurkümping, Real Madrid, Inter, Inter, Hoffenheim, Salzburg, Bayern, Sevilla, Monaco, Galatasaray. Nie ma polskich drużyn w europejskich pucharach. Ajdź. Dobrze, słuchajcie. Widziałem, że tam został wypożyczony. Tego sprawdzałem pana, no ale tak jak się spodziewałem. No raczej niezbyt tutaj tak samo ten Lyons. Zawodnicy nieobecni z powołania do kadry. Nori został wypożyczony. Super. Niech się idzie chłopak rozwijać. No my tutaj wracamy już z podstawową jedenastką. Tutaj nie wraca Palumbo. Eee, to już będzie wiadomo. Napastnik tutaj niech już wejdzie Żurkowski. Eee, na razie niech tutaj wejdzie Steel, tutaj nie wróci Livramento, tutaj nie wróci Consensio. Dobra, Martel Na razie jeszcze niech zostanie z Varanem No i tutaj Xavier Dziekoński, jest oczywiście Jack Grealish, także będzie debiut W Premier League w naszej, w naszej drużynie No ci też z podstawowego składu muszą troszeczkę Tego skupienia złapać, mamy Wiktora Ośmiana, no i dobra, spróbuję przesymulować Bo Manchester United jest jednak za nami Gramy u siebie przed własną publicznością Ale wiecie co, no stroje Kurczę, no tak nie może być, tak nie może być Będą grali W zbyt podobnych strojach, więc Niech zagrają w tych czerwonych i to się już będzie odróżniało w ogóle Rafa Waran został kapitanem pod nieobecność Fernandesa. E, tak oczywiście się nie stanie, oczywiście doceniam Varana, że dołączył, ale Fernandez jest pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o kapitana. Dobrze, szybka symulacja przed naszymi e, kibicami i 2 do 3. grillisz z Bramką, ajajaj, aj, aj, i Oshimen. Dobrze, także wciąż nie możemy wygrywać jakby z lepszymi drużynami, ale Grilis też się wpisuje już na listę strzelców, także na razie transfery się spisują, bo póki co Oshimen, Grilis i Varane z bramkami, no Max Web, 185 milionów funtów wciąż. Najdroższy zawodnik, wciąż najdroższy zawodnik, Kacper Zieliński, Kwiatkowski. No proszę, jest jego zainteresowanie, ale powiem wam szczerze, że nie, odrzucę tę ofertę, bo on będzie grał po prostu jako rezerwowy, typowo jako lewy rezerwowy, więc no więc no raczej go nie puszczę, no tutaj zobaczmy w ogóle jak tam, Hal tu przyszedł, to kurde, dobrze Hills e, akceptuje, akceptuje tylko on ma zawsze problem, żeby się dogadać nie wiem, nie wiem czemu Hal e, przyszedł tutaj, Dembele kowacić morale, e, Brighton też trochę rozbiło bank trochę mniej Chelsea e, Klausen, Montes, Elvedi odchodzi tutaj Varan, Oshimen, Palumbo i Grealish, Jones, Liszka, Webb No. ale jest, wyszliśmy na plus słuchajcie, wyszliśmy na plus więc naprawdę bardzo fajne. fulam tak średnio. Leeds bardzo mocno rozbiło bank. Silva, z yy, Zdenks, Silva i Vieira. Yy, Regen, Vieira, oh, kurde, nie spodziewałem się tego. Thiago, Devin Jones, Pellegrini, Koke, Akunia sprzedani. No Liverpool też troszeczkę zaszalał. Sara sprowadzili, czyli tego, co odebrał im status Invincible Uf, te dwa sezony temu. Yy, tutaj Martial wraca. Aha, dobra, czyli oni go sprzedali. To nawet, to nawet nie wiedziałem. Westergaard, Taylor, Messier, o kurde, 300 milionów zarobili, no to ładnie się tutaj e, pozbyli drogich zawodników, Tottenham tak na równi, West Ham, e, West Ham też tak, też dużo, a, a bo tak, o, Schimena im kupiliśmy, no to tak, Arsenal, tak średnio, dobrze, słuchajcie, także to nie wygląda całkiem, nie wygląda to źle, naprawdę, słuchajcie, muszę wam powiedzieć szczerze, nie wygląda to źle, naprawdę nie wygląda to źle. Oferta wypożyczenia Pawłowski, niech idzie, niech idzie. I już mam ofertę transferu zawarana. No to jest głupota. E, Ryszard Pawłowski, niech idzie. Zlecę negocjacje, tylko wypożyczenie, ale niech gra. No przecież odrzucam tę ofertę natychmiastowo. No przecież ludzie, on dopiero do nas przyszedł. Ta, tak się nie robi, tak się nie robi. Max Web wciąż najdroższym zawodnikiem. No ja w to nie mogę uwierzyć, że za tyle udało nam się go strzelać. 185 minut, czy te minimum, które chciałem, żeby zachował żebym zachował, żeby udało się za tyle go sprzedać, się udało go za tyle sprzedać, także jestem mega zadowolony. No i dziękuję Wam również za to, że jednak zostają u nas. No ten Hills naprawdę nie chce się pozbyć, no, no naprawdę nie, nie chce się, nie chce odejść od nas. Party do Liverpoolu za 25-900, no ta jego kariera niezbyt się potoczyła. Dobrze, Pawłowski akceptuje oczywiście Twoje wypożyczenie i się rozwijaj. I McCall już podjąłem decyzję, będzie naszym drugim bramkarzem, no bo dobrze się rozwija na razie, Szkot. A więc okej, okay, okej, okay. słuchajcie, pierwszy mecz w lidze konferencji dzisiaj rozegramy, to nie podlega żadnej dyskusji, chcę żeby, chcesz się sprawdzić na arenie europejskiej, Ken Yoshimen, czyli dwa najdroższe transfery od nas i do nas, a Ryszard Pawłowski został wypożyczony, proszę, jak tutaj się zgadza, będzie grał w Rangersach, będzie grał w lidze szkockiej, także naprawdę bardzo fajny wybór dla niego. No i kończymy to okienko transferowe, dwa wielkie transfery, słuchajcie, dwa wielkie transfery z naszej strony. Przeprowadzone, no coś niesamowitego. Jesteśmy aktualnie na ósmym miejscu w tym roku, w tym sezonie. E, tak patrzyłem e, na te wymagania Wolfsburg, Jetson Fernandez. Jest też oferta za Colwilla Nie! Martel! Nie wierzę, że wpłacili za niego. Tylko się nie dogadaj, bo będziesz frajerem, nie? No ale dobra, chciałem się pozbyć jednego obrońcy. Za ile? No nie wiem, za ile mogłem go sprzedać. Była on nie chciał inaczej przyjść. O Jezus, Maria. Nie no, odrzucam ofertę, ale. Odrzucam ofertę, ale jestem w szoku. Zapomniałem przy negocjacji kontraktu. Yy, gra dla tego klubu została mi sprawdzać. Potrzebujemy cię w naszym składzie, kurde, Martel! Ty paruwo jedna, ty ty paruwo. Ty paruwo, no nie wierzę, nie wierzę. Tak! Już, był do, już było dobrze, już było dobrze. Ja pierdziele, no kurde. A, znaczy dobra, no wciąż mam Kulwila, wciąż mam Abreu, więc tutaj jakaś mocna krzywda mi się nie dzieje, nie? Eee, chciałem zapewnić, nie, będę dawał z siebie. Dobra, dobra, pierdzielaj. Martel został sprzedany. 17 milionów dodatkowe w No i dlatego nie biorę klauzuli. Zgodziłem się tylko dlatego, żeby ten martel do nas przyszedł. Eee, trudno. No słuchajcie. Eee, trudno. Tak się to potoczyło. Colwill oczywiście rozważę Twoją prośbę. Martel na razie sobie usiądzie na ławce. Piotr Starzyński w ogóle to była jakaś wielka. Uuu, proszę. Czyli mamy jakiś potencjał w polskiej lidze. O! Eee, Han Heide. No ten kleber Fernandes to wiem. Tutaj już widzę Ci darmowi. Po... Dostali się do. Zespołów Jarod było. No, myślałem, że się lepiej troszeczkę rozwinął. Dobrze, mniejsza, zostawiamy już Martela. Historię z Martelem za sobą. Wszyscy są podbudowani poza bocznymi obrońcami. No i środkiem obrony, ale reszta tutaj widzę jest podbudowana, więc Palumbo, Oshimen, Grealish, Blake Steel. No dobra, musi tutaj też wejść Ernest Poku, bo Poku to jest, pamiętajcie, mój pierwszy wybór, więc nie wejdzie Ernest Poku. Gramy przed Waszą publicznością z Wolverhampton. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Czy uda się wygrać. Jeden do dwóch, no co jest? Livramento z bramką. Oni jeszcze grali czerwoną kartką i nie trafili karnego, no co jest? Po to kupiłem warana, żeby nie przegrywać tych meczów, nie? No Colwill, brak wygranej rozczarowuje. No pff, musisz się postarać, Chłopie, No musisz się postarać, no co, co ci mogę powiedzieć, bo jak Martel odchodzi, to ty będziesz jednym z lepszych, lepszych zawodników. Dobrze, mamy mecz z Utrechtem? Nie, absolutnie nie. E, absolutnie nie, możesz być rozkoryczone. mam to, mam to w pompie. Dobrze, słuchajcie, szybka konferencja i widzimy się już, jak well, będę grał hey, mecz właśnie z Utrechtem w konferencji. To no, to. więc dobrze, moi drodzy, e, tak wychodzimy aktualnie z zespołem, no, musi tu wejść Martel, no, Martel ma większe to skupienie, no, nie wiem, co Cole by musiał zrobić, tak samo, no, na razie, na razie niech wejdzie tutaj też Blake Steel, bo ma też większe skupienie, najzwyczajniej w świecie Livramento już wychodzi na plus, Dziekoński, konsensjało również, Także dobrze, tak jak mówiłem, debiut w lidze konferencji sobie zagramy, no muszę troszeczkę rozruszać tę moją drużynę e, Oczywiście Varan zostaje, duet Waran, martel e, na środku obrony. Dobrze, także moi drodzy, a czekajcie, Waran ma lepszą prawą nogę, nie? Więc niech będzie jako PSO, może dlatego kurde to nie działało. E, dobrze, Utrecht Contra Eternal Siewers, debiut w europejskich pucharach, zapraszam Was bardzo serdecznie, no i trzymajcie kciuki. No a więc, proszę państwa, witam was bardzo serdecznie. Debiut silverów w lidze konferencji Eternal Silvers kontra FC Utrecht. No, proszę państwa, kto by się spodziewał, że te 5 lat temu, te pięć sezonów temu, ta drużyna będzie grała o jedno z ważniejszych trofeum na arenie europejskiej. Moi drodzy, to jest nasz debiut. Ten mecz oczywiście gramy, nasz piękny Silver Stadium, który cały czas się rozbudowuje. Do taką mamy grupę, nie mamy zbytnio wymagającej grupy, to trzeba przyznać. Mieliśmy tutaj jeszcze w losowaniu, e, więc jest szansa, że naprawdę zajdziemy daleko, no nie, nie mówię, że uda się wygrać, raczej większość meczy Ligi Konferencji będę starał się grać, bo to jest jednak europejski puchar, e, więc zobaczymy jak to wyjdzie, zawodnicy są gotowi, zawodnicy są skupieni, no i proszę Państwa zaczynamy, ja, e, także trzymajcie kciuki, zaczynamy, tutaj miałem mówić, e, mi się przypomniało, bo nie wiem czy wytyczne ustawiłem, to zaraz sobie zobaczę, na razie zobaczmy jak tutaj się będzie grało, ładna w ogóle jest ta grafika, ta zielona mi się naprawdę Podoba. Teraz Jetson Fernandez rusza z akcją. Eee, tutaj musiał się zatrzymać. Jest Palumbo, Palumbo, Wiktor Oshimen. Jest Palumbo, ale tutaj przejęta ta piłka. Steel, jest Palumbo. Dogranie tutaj do Blake'a Steela. Blake Steel, uderzenie, broni Paes. Ale już pierwsza groźna sytuacja z naszej strony. To mi się podoba. Już ładnie się tutaj podłączył Blake Steel. Teraz uwaga, Rafael Varanto jest gol! Rafa Varano, coś niesamowitego. Strzelam, że on będzie ulubieńcem kibiców. Eternal Silvers, kolejna bramka w naszych barwach, druga jego bramka. W tej srebrnej koszulce i, ko i pierwsza w lidze konferencji to on to on zdobywa dla nas legendarną pierwszą bramkę w lidze konferencji coś niesamowitego Rafa Varan Rafael Varan kapitalny transfer chyba warto było poświęcić Tyrisa Dolana Przecież zawsze po niego możemy wrócić jak mu wygaśnie kontrakt jak z legendarnym środkowym obrońcą Gipsem bodajże on się chyba nazywał Salworth City Barcelonie nie był zadowolony, to my go ściągnęliśmy do siebie za darmo, teraz uwaga, kolejna akcja, to jest Palumbo, Palumbo, ale prosto w bramkarza, ajajaj, nie, tak, nie takiego strzału się spodziewałem, spodziewałem się tak bliżej, Supka, Redson, Blake, jest Palumbo, Palumbo, dobra piłka. Do Oshimena, Oshimen, mocne uderzenie, 2 do 0, Wiktor Oshimen, nasz najlepszy strzelec aktualnie w drużynie Eternal Silvers, no kapitalnie się tutaj znalazł asysta, Palumbo, to mnie też cieszy, że Włoch e, znajduje te asysty, także 28 minut prowadzimy już 2 do 0, także pokazujemy, to jest pokaz naszej siły, to jest właśnie pokaz naszej e, siły w lidze Jack Greedy, że teraz się troszeczkę zabawił tutaj z piłkarzem Utrechtu, no i możemy na spokojnie kontynuować nasze. Ten in the rain. Oj, teraz e, błąd e, rywali. Jest e, Palumbo! Bodajże debiutancka bramka dla naszego zespołu. W ogóle, to już nie tylko w Lidze Konferencji, ale w ogóle dla naszego zespołu. Asysta Jacka Grilisza. Dobrze, że tutaj Włoch przejął tą piłkę. Oczywiście bramkarz mógł lepiej się spisać, ale Palumbo pięknie tu strzela. Mamy 3 do zera, także coś czuję, że po zakończeniu tej pierwszej połowy po prostu przesymuluje to spotkanie. Przesymuluję to spotkanie do końca, będę chciał tylko jeszcze, żeby Kasper Kozłowski sobie wszedł i również zadebiutował w lidze konferencji. Dobre tutaj zgranie. Jest Oshimen, Oshimen, Oshimen. Blake Stilla! ja, 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 ja. Znów chciałem być koleżeński. Nie wyszło, nie skończyło to się zbytnio dobrze. Jack Grealish. Szuka Rafaela Varana. Piłkę jeszcze zbiera Palumbo. Palumbo broni PS. Błąd. Nie dobija tego jednak Wiktor Oshimen. Ale tutaj dobre uderzenie e, na, włoskiego napastnika. Konsensiao dobrze zgarnia piłkę. E, jest tutaj już Palumbo Finezja, ale prosto Bramkarza. Niepotrzebna. Niepotrzebna. Blake Steel. Wiktor Osimen Palumbo, ale nad bramką. Boże święta, aż tak się pomylić. No, nie dziwię się, że jestem zdenerwowany na ławce rezerwowych. Bo to powinna być bramka i gwóźdź do trumny dla holendrów, dla holenderskiej drużyny. Także nie dziwię się mojej frustracji. Dobrze, słuchajcie, koniec pierwszej połowy. Ja jeszcze zagram tam te dwie minuty, żeby wszedł sobie na spokojnie Kacper Kozłowski w tej drugiej połowie za Szymka Żurkowskiego. Będzie taka wymiana naturalna Polaków, więc tutaj niech wejdzie sobie Kozłowski, żeby też jego. żeby jego tutaj. Morale skoczyły wyżej, dam go, dam go troszeczkę wyżej, mogę tak go w sumie ustawić. Więc niech tylko ta zmiana się dokona, bo wiem, że ostatni raz, ostatni raz jak tak zrobiłem, to nie było tej, tej zmiany. I nie wiem, czy już jest na boisku. Jest Kacper Kozłowski na boisku, także wybijmy tę piłkę daleko. Zatrzymajmy, chociaż czekajcie, zobaczę, zobaczę jeżeli uda mi się zrobić jeszcze jedną bramkę, no nie uda się. Także e, symulujemy do końca, przechodzimy do wyniku. Tutaj raczej nic złego się nie powinno stać. No i się nie dzieje. Kozłowski za Żurkowskiego, kołu jeszcze wszedł pod koniec, za martela. 11 strzałów w ogóle mieliśmy, także naprawdę dominowaliśmy Utrecht. No i fantastycznie, no i fantastycznie. E, dobrze, idziemy dalej. Palumbo Oshimen e, no i Rafael Waran. Także pokazujemy moc, pokazujemy siłę. To mi się podoba. Powiedni rywal, wiadomo, nie będę kłamał. E, oby sukces nie uderzył ci do głowy. Ej, no właśnie, przecież Ebrahima Bacha chyba nie mam tutaj jeszcze na ławce rezerwowych. E, tak też nie może być. Ebrahima Bach musi być na ławce rezerwowych. E, chociażby tutaj za Kwiatkowskiego. No musi, musi być jednak Ebrahima Bach. To jest nasza legenda, oczywiście, dla niego już. Mało co miejsca widzę w tym zespole, no ale to już jest taka, wiecie, klasyczna wymiana pokoleniowa. Dobrze, niech tutaj zostanie ta drużyna, niech tutaj zostanie ta drużyna, co wygrała właśnie z Utrechtem. Pokazali, że, że są w gazie, gramy na wyjeździe z Sheffield. No kurde, przydało, przydałoby się wygrać ten mecz, nie będę go grał. Na razie, póki nie ma takiej mocno kryzysowej sytuacji w Lidze, to nie będę nie będę tutaj grał, zobaczymy, może im się uda na wyjeździe, zawsze nam szło dobrze i 1 do 4, Boże Święty, Oshimen, Oshimen, Consensiało i Palumbo, jaką ja drużynę zmontowałem, ale no tutaj pięknie, 4 do 1, dominacja, szkoda, że znowu nie było czystego konta, no ale no to już taki, takie ryzyko zawodowe, dobrze, no tutaj już mogę wypuścić faktycznie rezerwy, tutaj niech wejdzie Ted Mas Tutaj niech wejdzie, tutaj oczywiście klasycznie niech już wejdzie e, Ebrahima Bach, za Grilisza wejdzie Meirelesz. E, tutaj wejdzie Kacper Kozłowski, którego podciągniemy troszeczkę wyżej, żeby był tym środkowym pomocnikiem ofensywnym. E, Ribeiro natomiast damy, nie wiem czy będę mógł go zrobić jako SPD, nie będę mógł go zrobić jako SPD, e, więc niech zostanie Fernandesz. Go tutaj przesuniemy tak jak miał być na SPQ. Wiadomo, tutaj niech zostanie Poku, eee, Dobra, tutaj chyba na razie zostawię. Tylko niech tutaj wejdzie Abreu, bo w sumie też nie grał. Eee, niech, budują, niech, niech buduje się ta, się ta pewność moich zawodników. No ale w sumie niech zagra Waran, eee, też niech sobie odpoczynie. Niech wejdzie Colwill. Zobaczymy, jak to będzie. A w ogóle, Varan był kapitanem z tego, co, co. Aha, nie, ale został kapitanem, bo wcześniej zjemny Fernandesza. Dobrze, Carabao Cup, tutaj już go wygraliśmy, więc tutaj znów testujemy młodych perspektywicznych zawodników. No i przegrywamy Ernest Poku z Bramką. Także duet obrony. Tam Martela, Bre... przepraszam, Colville Breu nie działa dobrze, ale no po to mam Rafaela Varane wskakujemy na. Ej, no właśnie, Gipsa też. Eee... Rozważę Twoją prośbę. No, może wejdziesz z ławki, bo tutaj będę symulował raczej to spotkanie. Dobrze, wracamy już do normalnej formacji 4-4-4-4-2. Tutaj niech wróci warannie, wróci Martel. Obrócimy ich sobie. Tutaj niech wróci Jack Grealish, tutaj klasycznie niech wróci Oshimę, tutaj niech wróci Palumbo, którego też podciągniemy wyżej jako napastnika. Więc tak to się prezentuje tutaj, nie wyjdzie Blake Steel. No i tak to słuchajcie, zostawimy na ten moment, tak to na razie zostawimy, bo póki co to ustawienie naprawdę działa. Aha, wytyczne tylko miałem ustalić, żeby już tutaj nie, nie zapominać. No dobrze działało to ustawienie, więc nie będę tutaj, wiadomo, zmieniał tego, tego dobrego ustawienia. Dobrze, więc klasycznie szybko przesymuluję, przejdę przez konferencję prasową i widzimy się już w meczu z West Hamem, a w ogóle Leeds United na trzecim miejscu. Szacun. Tak ja więc okej, okay, słuchajcie, moi drodzy, idziemy, jedziemy na Silver Stadium, będziemy grać z West Hamem, które nam bezszczelnie wykupiło martela z naszej drużyny, ale to jest najmocniejsze ustawienie, wszyscy w formie, gramy z West Hamem, który jest pod nami, mamy dobrą pasę i czy to stracimy? No czemu tak jest? Ja nienawidzę tego, no West Ham jest pod nami, mamy jedną z najlepszych form, potrafimy pokonać Brentford tam 1 do 4, a, a mniejsza. Mniejsza, mniejsza, mniejsza. Gips, nieodpowiedni rywal. Niestety, ja ciebie też będę musiał wystawić na listę transferową. To też zapomniałem zrobić, bo tutaj miałem zdecydować, jakiś środkowy obrońca poleci. No i niestety, dla Gipsa naprawdę już nie widzę miejsca w naszym, w naszym zespole do listy transferowej. Byłeś legendą, przyczyniłeś się do, do wielu naprawdę super wyników dla naszej drużyny. Natomiast, natomiast, niestety, kiedyś ten czas się kończy i mamy następny mecz z Liverpoolem, dobrze, więc ten mecz przesymuluję. No, i zagramy tutaj w pełni mecz, mecz z Liverpoolem w lidze, żeby tutaj podbić te, te wyniki. No, i tak to zostawiam, słuchajcie, tak to na razie będzie, będzie wyglądało na ten moment. Więc okej, okay. dobrze, klasycznie znów szybko konferencja i widzimy się na symulacji meczu z Ike Football. Football. Dobrze, sobie, przechodzimy do symulacji e, meczu z Ike Football. E, tutaj będzie symulacja, tutaj nie będę grał. Jest Martel, jest No wszyscy kurde są w formie, więc powinniśmy to naprawdę wykorzystać, pomimo że gramy na wyjeździe i wygrywamy 1 dwóch Grealish i Colombo. E, Colombo, Palumbo, kurwa, bo pomyślałem o serialu Colombo, był kiedyś taki. I dobrze, słuchajcie, ostatni mecz, jaki dzisiaj rozegram, jaki wam pokażę i jakim zakończymy dzisiejszy odcinek, to będzie mecz z Liverpoolem. Przez to, że ostatni odcinek był troszeczkę dłuższy, no to tutaj skracam ten odcinek, żebyście tutaj nie musieli. Żeby nie było tyle tego oglądania Dobrze, słuchajcie, zagramy ten mecz z Liverpoolem No najmocniejsze ustawienie oczywiście Jakie mogę tutaj wystawić Niech zagra ten Ernest Poku Niech zagra Poku, więc przejdziemy do tego spotkania No my tu potrzebujemy trzech punktów, no, ale oni mają Naprawdę solidną drużynę Mane, Isaac Sar, Trzomeni, Benaster, Fabinho Arnold, Zubel Dia, Torres, Norris i Alisson Dziwię się, że nie jest kapitanem, no ale Dużo zrobię, jedziemy na Anfield I liczymy, że uda nam się wywieźć duże trzy punkty no więc witam Was już bardzo serdecznie. Serkeny Dalglish również Was wita bardzo serdecznie na Enfield, gdzie Liverpool podejmie Eternal Silvers, które ma dosyć chimeryczną formę. W lidze konferencji nie idzie i najgorzej. E, natomiast w lidze angielskiej, no już bywają wzloty i upadki. E, raz potrafią wygrać dość wysoko, żeby potem koncertowo przegrać. E, zobaczymy, jak to będzie z Arsenalem Na razie Stop Six e, raczej mieli problemy pod opieczni trenera Fai. Teraz widzimy błąd Livrament. Ale Martel teraz świetnie tutaj wyczyścił. No i szkoda, że czułeś się niezadowolony u nas. Nie wiem, jakie warunki ci zaproponował Westcam, ale my byśmy byli w stanie zaproponować ci lepsze. Teraz. Palumbo, go! Włoch zaczyna, otwiera to spotkanie. Nie ciąży na nim numer Maxa Weba, dumnie go nosi. No i kapitalna bramka Palumbo 1 do 0. No troszeczkę źle się zachował Alisson, ale to też było potężne uderzenie Massimo Palumbo. I jest 1 do 0. Włoch daje nam prowadzenie, daje nadzieję na duże trzy punkty. Także jest, jest szansa, słuchajcie, jest szansa, że wszystko tutaj się skończy dobrze. Oczywiście nie zapraszam, tfu, 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 wypluwamy to wszystko, no i kontynuujemy grę. No i tak jak, tak jak mówiłem, no szkoda, że Martel jednak odchodzi. Ja bym był w stanie zaproponować lepsze warunki, no ale niestety e, nie był do końca zadowolony. Nie wiem czemu, grał, grał w miarę regularnie, no i teraz naprawdę przeżywa bardzo dobry okres swojej formy razem z Rafaelem Waranem, więc naprawdę dziwna ta decyzja, no ale klub wpłacił odstępnego i od nie chciał nawet z nami dyskutować. Dobrze, bo teraz Liverpool widzimy bardzo ofensywnie wyszedł. Jetson do Oshimena. Oshimen... Shimen, no tak zmuszony zbiec na te lewe skrzydło, bo tam kryty był Grealizz, no i złe to wycofanie, ale to trzeba wykorzystać, słuchajcie, trzeba szybko wykorzystać, że Liverpool podrażniony e, będzie tutaj przechodził do kontrataków, będzie właśnie wysoki pressing zakładał. Teraz Trent Alexander Arnold e, zabawił się z konsensiał, wypuścił za piłkę przed niego. Trent Alexander Arnold, Arnold, Sar e, Fabinho, Benacer tutaj jest konsensiał Sar Livramento, dobrze wybija piłkę głową, konsensjało, no to nie było zbyt dobre wybicie. Trzomeni i Martel tutaj zapobiega strzałowi Francuza. Nasz kapitan Oshimen teraz. Dobrze tutaj wyczaił Palumbo. Palumbo, z lewej nogi poprzeczka, Jezus Maria, jak niewiele zabrakło, Boże Święty, dlaczego, dlaczego to się musiało skończyć na poprzeczce, no Palumbo, wiem, że ma niby tylko 4 gwiazdki słabszej nogi, ale to jest wciąż 4 gwiazdki, a teraz uwaga Ernest Poku, Poku! No nie wierzę, że słupek Palumbo jeszcze przy piłce, broni ten obrońca, kapitan Liverpoolu, co tutaj się dzieje, dlaczego ja obijam ten cholerny metalowy pręt w 100% sytuacjach, no to nie jest to, to się nie mieści w głowie, to się w głowie nie mieści, że coś takiego może się stać. Benasser, Fabinho, Benasser, Isak. Czy tu nas pokara Martel? No, kapitalnie przejął tę piłkę. Palumbo, Grillis czy Arnold? Jednak zdążył Arnold. Sar, dobrze tutaj e, wspomógł go Livramento. Martela, oczywiście, jest Izak, jest e, Varan, jest Szymek Żurkowski. Szymek Żurkowski, Oshimen. Rozegranie tutaj z Griliszem. Grilisz wypatrzył Palumbo, że nie był. Na spalonym Włoch, Palumbo do pustej bramki nie chciałem ryzykować. Ernest Poku, ja też muszę jego e, koncentrację, jego zaangażowanie w zespół budować, e, pewność siebie również. No i tutaj Palumbo asystuje Ernestowi Poku. Holender z bramką e, na 2 do 0, także mamy taki chwilowy spokój, że nie musimy mocno atakować. Ale to, co mówiłem, to trzeba było wykorzystać te wysokie wyjście e, Derec. No i mamy drugą bramkę Ernest Poku, no, który może w końcu się odblokuje, zacznie, zacznie grać w tej podstawowej 11 -c i będzie czołową tutaj gwiazdą. No i bardzo dobrze tutaj to wygląda. Aleksander Arnold teraz do Sara i dobrze odprowadzony przez Consensio. W tym momencie 55 minuta, wciąż prowadzimy 2 do 0 Consensio. Zamieszanie gdzie Koński, gdzie jest piłka i Fabinho do pustej bramki, Ależ teraz błąd, wylew, kardynalny błąd. Ksawera Dziekońskiego Aj, 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 no to się Nie skończyło dobrze, ale co zrobił w tej Sytuacji Ksawier Dziekoński, dlaczego on tej piłki nie Łapał jak już wyszedł, no tutaj zgranie Wybicie, piąstkowanie No i tutaj nie byłem w stanie już nic zrobić, nie miałem Kontroli nad tą akcją Defensywną, no i teraz Liverpool poczuje Krew na początku tej drugiej połowy Już będzie przechodził do twardego Do ostrego kontrataku Ale my musimy to wyczekać, cierpliwie po prostu Wyczekać, oni na pewno popełnią Jakiś błąd, chociaż teraz ładnie przerypi UK, to ja popełniłem błąd, martel troszeczkę odprowadził Izaka, gdzieś go tam chwycił za nogę. Jest konsensiao, przecina to podanie Ismaila Sara. Niestety to jest rzut rożny, miało być wybicie na auta, to jest rzut rożny, nie aut? Nie, rożny, rożny. Tak, 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 tak. Tutaj chciał uderzyć z dystansu, zaskoczyć wszystkich Fabinio, Izak. Oddanie tutaj do Sara Fabinio, Izak, Jezus Maria. Co to są za wylewy do jasnej cholery, nawet w karierze. Co to jest? Co to jest? Co to kurwa jest? No przecież on był jeszcze na spalonym. Znaczy, Jezus, co? A! Tak ładnie prowadzę 2-0. Kuźwa, staram się, strzelam, a oni po jakichś wylewach zdobywają te bramki. To jeszcze Liverpool, drużyna, której kibicuje. No przecież to jest powalone. To jest powalone. No i co mam teraz zrobić? Jeszcze o, Shimen nie umie dobrze podać do poku. Jezus Maria, co się dzieje nie tak? Oshimen, Palumbo, naspalony był naspalony był Nigerijczy. Kurde, bo tak gdyby w tempo udało mi się zagrać. Dobrze, dwie zmiany przeprowadzone. Wchodzi Kasper Kozłowski. No może w końcu tutaj zabłyśnie Polak. Może uda mu się zabłysnąć. No i jeszcze wchodzi Blake Steel za Ernesta Poku. Pomimo, że Holender miał bramkę, tak jednak no, nie był już w dobrej kondycji. No ale my tu musimy, kurczę, coś wymyślić. Panowie, panowie, my nie możemy pozwolić na coś takiego, żeby nas spotykało. Ale teraz uwaga, Sadio Mane, Mane, Martel się z nim minął. Dziekoński ratuje nas. Przed utratą kolejnej bramki I teraz dobra piłka do Oshimena Oshimen, ależ sobie wypuścił Nigeryjczyk tę piłkę Oshimen! No musiał to zmieścić w siatce Wiktor Oshimen na 3 do 2 Kapitalnie się zachował Nigeryjczyk Pięknie sobie wypuścił tę piłkę Oszukał obrońcę, ruszył do przodu Tutaj już myślałem, czy nie podawaj do kasar Kozłowskiego, zaufałem Oshimenowi Wiktor Oshimen, 2 do 3 W 76 minucie wracamy Wracamy na to prowadzenie, o to mi chodziło żeby tutaj wrócić na to prowadzenie, no i teraz spokojnie trzeba tutaj rozgrywać piłkę, szukać, nie wyszło to podanie za pierwszym razem, jest Oshimen, Kacper Kozłow, no nie wierzę, poprzeczka znowu, no jasna cholera, co to, co ja mam z tymi prętami, teraz Rafa jak ruszył do przodu i od razu wycofał do tyłu, Tutaj kurde ładnie znów wychodził Kozłowski, ale teraz trzeba się cofać. Trzeba się bronić, moi drodzy. Trzeba się tutaj bronić. Benacer. Aleksander Arnold już tutaj zszedł nawet do prawej strony. Jetson Fernandez. Niebezpieczna sytuacja, gdzie Koński... Dobrze, uspokójmy, uspokójmy to. Consensiao. Podszedł już Jack Grealish. Jest Kacper Kozłowski. Podanie górą do Wiktora Oshimena, no to musi się... Skończyć bramką Nigeryjczyka Koniec dan 4 do 2 Dwie bramki Wiktora Oshimena W tym spotkaniu asysta Kacra Kozowskiego Co mnie również bardzo cieszy Tutaj no musiał Musiał to Oshimen skończyć Nie było innej opcji 89. minuta Gwóźdź do trumny Wbity drużynie Liverpoolu No i mamy to Mamy wygraną Tego już nam nic i nikt nie odbierze Postawiliśmy się derec Mamy wielkie trzy punkty No na to liczyłem właśnie Że uda się te duże trzy punkty zdobyć być, nie stracimy, nie będzie remisu, ani porażki, przede wszystkim porażki, e, więc udaje nam się to strzelić, ale teraz uwaga, Morey, Bauza i to jest tylko już chyba na przeczekanie, Morey, Konsensiao Kozłowski wybija, koniec, wygrywamy 4 do 2 z wielkim Liverpoolem, udaje nam się to, kibice Liverpoolu w szoku, nie dowierzają, ale gratulują rywalom, bo jednak grali bardzo dobry futbol, Uuu, jest, Massimo Palumbo, bardzo dobry występ moich piłkarzy, bardzo dobry występ całej drużyny, naprawdę, to trzeba przyznać, no, poza tym i wylewami, no ale tak naprawdę nie miałem wpływu już na te wylewy. Także tak się czasami dzieje. Słuchajcie, dobrze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie na kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wybijajcie we wszystkie linki podane w opisie tego filmiku. Ja się zami żegnam. Na razie, do zobaczenia i cześć!